Siemanko, to znowu ja. Pomyślałem, że nagram dla Was kolejny film. Taki, który może Was zmusi do tego, żeby zasubskrybować mój kanał. Już bez owijania w bawełnę, bo zauważyłem, że jak robiłem filmiki z cięciem czy coś, może jakoś po prostu nie było tak, że jakiś content Wam się spodobał. Coś, bo internet jest przepełniony contentami, więc ja też może za bardzo nie miałem możliwości, bo nie oszukujmy się, przez pewne rzeczy jakby byłem ograniczony i tak dalej. Gdzieś tam to sobie szły, czy to na streamach, czy w ogóle i tak dalej. Ogólny kanał jest zapełniony filmami ze streamów i tak dalej, więc można sobie poglądać takie i tam szło w zasadzie najmniej subów, nie? I tak dalej. Zauważyłem, że jak na Was bata się takiego puści jakby, nie? To te suby lecą. Jeżeli tak lubicie, no to nie wiem, to jest dziwne. Przez cały czas starałem się być grzeczny, miły i w ogóle i to nie dawało żadnego efektu. Ale jeżeli Was pogonię, powiem, że macie dać tego suba i kliknąć ten szary dzwoneczek, by być na bieżąco, to te suby lecą. Nie wiem, jesteście masochistami czy co? Nie wiem. Jeżeli tak, to powiedzcie, to będę Was bił codziennie tymi filmikami i tak dalej. Jakby tokolwiek nie brzmiało, nie? No, ale to nie o to chodzi. Głównie chodzi o to, żeby dać suba, kliknąć szary dzwoneczek, by być na bieżąco, dać łapkę w górę albo w dół, obojętnie. To nie ma znaczenia jak. To ma być rozgłos, pamiętajcie o tym. I chodzi o to też, byście skomentowali ten film i udostępnili go gdzieś. Zróbcie wszystko, by on gdzieś się pojawił, dotarł, żeby te subskrypcje leciały. Niech to będzie pierwszy kanał na świecie nawet, który osiągnie 1 000 000 subów bez jakiejś tam większej pracy, nie? W stosunku do na przykład innych youtuberów. Zróbcie to. Pomóżcie mi i stwórzmy to razem. Ja Wam się oddzięczę. Na pewno. Zobaczycie. Wszystko jest od Was zależy i ode mnie tak samo. Jeżeli mi pomożecie, ja Wam dam coś od siebie. Zróbcie to. Proszę. I będzie ok. Trzymajcie się. Na razie.